Dzisiaj w Muzeum w Cieszynie wyjątkowa konferencja poświęcona postaci Pawła Stalmacha i głównym organizatorem jest Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Skąd pomysł właśnie, żeby taką konferencję popularno-naukową zorganizować? Bardzo prosta sprawa. Pamiętamy o Pawle Stalmachu, pierwszym prezesie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, wcześniej tak naprawdę Księstwa Cieszyńskiego. Paweł Stalmach był pierwszym prezesem i był do końca swojego życia, czyli aż przez całe 6 lat. Ta konferencja to jednocześnie uczczenie jego urodzin, 200 lat. Nie możemy zapominać historii. Wielki człowiek, całe życie poświęcił dla Śląska Cieszyńskiego. Postać znana dla wszystkich. To nie tylko osoba regionalna, ale wykraczał znacznie poza region Księstwa Cieszyńskiego, Śląska Cieszyńskiego obecnego. Jeżeli chodzi o program tej dzisiejszej konferencji, to ja już słyszałam, że to jest wyjątkowy miks, połączenie osób, których właśnie połączyła postać Pawła Stalmacha. Zgadza się. 5 prelegentów z wystąpieniami, których nikt wcześniej nie słyszał, o których tych faktach nie poczytamy w Wikipedii, nie poczytamy w internecie. Są takie ciekawostki życia Stalmacha, a było jego życie bardzo ciekawe i warto dzisiaj być na tej konferencji. Kto nie był, nie będzie. Niech bardzo żałuje. Jeszcze oprócz konferencji dzisiaj też wystawa czasowa, wystawa również poświęcona postaci Pawła Stalmacha. Do kiedy i skąd ta wystawa, jak ona dotarła tutaj do Cieszyna? Wystawa nietypowa, ponieważ została zrobiona, przemyślana specjalnie na okoliczność 200. rocznicy urodzin Pawła Stalmacha. Jest wypożyczona od Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Cieszymy się bardzo, że ta współpraca z Polakami na Zaolziu tak mocno się zaciśnia i cieszymy się, że ta historia, przeszłość i przyszłość, my jesteśmy zawsze razem i to nas cieszy. Czy Macierz będzie więcej takich konferencji organizować? No tutaj akurat urodziny Pawła Stalmacha, ale może już w planach jakieś kolejne? 2 tygodnie temu pierwsza konferencja była już w tym cyklu konferencyjnym, za 2 tygodnie w Domu Narodowym kolejna konferencja. Ten rok Macierz chce uczcić swojego pierwszego prezesa i założyciela tak naprawdę obecnej Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Cieszyńskiego w tej pięknej sali rzymskiej na konferencji z okazji 200. rocznicy urodzin Pawła Stalmacha. Witam wszystkich zaproszonych gości. Witam Stanisława Kubicjusa, przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego. Wiem, że dojdzie do nas pani starosta Janina Żagan. Witam Przemysława Majora, wiceburmistrza Cieszyna. Witam Annę Stefaniak-Bacze, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Organizatorem tego wydarzenia jest Macierz Ziemi Cieszyńskiej oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie, oczywiście przy współudziale Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Wielkie brawa!